Początek kwietnia wydawał się doskonałym terminem na pływanie po bieszczadzkich rzekach, potokach. Tymczasem widok Sanów w wielkanocną niedzielę był jakby nie z tej bajki. Na obu brzegach zwały lodu ponad 2 metry grubości. Kiedy się szumem tłumem gwarem ludzkie skupiska ustokrotnią, najdroższym na świecie towarem. Po wielkanocnym śniadaniu nie pozostało nic innego, jak wyruszyć na pieszą wycieczkę. A tam w dole jeden z celów naszego pływania – Metlinka. Poniedziałek wielkanocny nie przyniósł wielu pozytywnych zmian. W Sanie było mniej lodu i dużo wody, ale od rana padał deszcz ze śniegiem i było bleśnie zimno. Kolejny pieszy dzień spędziliśmy więc w skansenie w Sanoku. Wyspa przestanie być bezludna. Najpiękniej wiatr układa piach, tam gdzie nas nie ma, wieje wiatr. Najpiękniej wiatr układa piach, tam gdzie nas nie ma. Najpiękniej wiatr układa piach, tam gdzie nas nie ma, wieje wiatr. Najpiękniej wiatr układa piach, tam gdzie nas nie ma. Przybędzie z nami trud i strach, niewola dnia, historii schemat. Jak pięknie wiatr układa wiatr. A tak wyglądał San w rajskim w poniedziałkowy wieczór. Tam, gdzie nas nie ma. Najpiękniej wiatr układa wiatr, tam, gdzie nas nie ma, wieje wiatr. Najpiękniej wiatr układa wiatr, tam, gdzie nas nie ma. Najpiękniej wiatr układa wiatr, tam, gdzie nas nie ma, wieje wiatr. Najpiękniej wiatr układa wiatr, tam, gdzie nas nie ma. Wtorkowy poranek był zimny, ale suchy i jasny. Wreszcie bierzemy się za kajaki i jedziemy na Wołosaty do Ustrzyk Górnych. Naprawdę ruszamy. Wygląda na to, że bardziej narty by się nam tutaj przydały niż kajaki. Najpiękniej wiatr układa piach, tam gdzie nas nie ma, wieje wiatr. Najpiękniej wiatr układa piach, tam gdzie nas nie ma. Najpiękniej wiatr układa piach, tam gdzie nas nie ma, wieje wiatr. Najpiękniej wiatr układa piach, tam gdzie nas nie ma. Najpiękniej wiatr układa piach, tam gdzie nas nie ma, wieje wiatr. Najpiękniej wiatr układa piach, tam gdzie nas nie ma. Najpiękniej wiatr układa piach. Niestety w Wołosatym jest bardzo mało wody. Temperatura w górach jest za niska, żeby coś zaczęło się tu topić. Ponieważ nie uśmiecha się nam wysiadanie do lodowatej wody na płytkich przemiałach Wołosatego, zapada decyzja, żeby wrócić do stóp Osianów i płynąć Sanem. Mieliśmy płynąć tylko do mostu w Zatwarnicy, ale San tak gnał, że zdecydowaliśmy się płynąć cały Otrycki Przełom aż do Rajskiego. Zajęło to nam 3,5 godziny, a przypłynęliśmy te 32 km ze średnią prędkością 10 km na godzinę. Thank you.
Już, już. Kolejny bar i stół pełen. Katastrofa. Na ławach zasiadły upadłe anioły. Zmęczenie odpływa, splatają się pieśni z dźwiękami gitar. A góry się piętrzą i rosną do nieba. No, niektórzy się zapali. I szacnie właśnie na szczęście. Piękne miejsce postojowe, most na drodze do zatwarnicy. Finlandia normalna.